Realizujemy projekt Erasmus+. Jest to już trzeci projekt międzynarodowy realizowany przez naszą szkołę. W projekcie tym uczestniczy pięć szkół. Nasza szkoła gimnazjum nr 2 jest koordynatorem tego projektu, pomysłodawcą, koordynatorem. Naszymi partnerami są szkoła z Cypru, z Włoch, region Sycylia, z Turcji i z Francji. W ramach realizacji projektu planujemy pięć spotkań roboczych, takich krótkich spotkań roboczych, gdzie spotyka się kadra nauczycielska i omawiamy projekt, mówimy o tym, co zrobiliśmy, co mamy jeszcze do zrobienia, następują takie podsumowania. Oprócz takich spotkań roboczych odbędzie się pięć międzynarodowych wymian uczniów. Wtedy do innych krajów wyjeżdżają uczniowie ze swoimi opiekunami. Łącznie z każdego kraju w wymianie weźmie 32 uczniów. Będą to cztery wyjazdy, a w każdym wyjeździe bierze udział 8 uczniów, także 32 uczniów wyjedzie do innego kraju. Temat naszego projektu: innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Temat ten nie jest przypadkowy. Wszelkie diagnozy wskazują na to, że uczniowie mają większe trudności z uczeniem się przedmiotów ścisłych. Oni sami deklarują, że łatwiej jest im uczyć się przedmiotów humanistycznych niż ścisłych. Czym to skutkuje? Mało uczniów wybiera technicznie kierunki na dalszych etapach kształcenia. Ogranicza to też w przyszłości możliwość wyboru zawodu. Także nasz projekt ma na celu ułatwienie uczniom uczenie się przedmiotów ścisłych, zachęcenie ich, tak żeby nie był to trudny obowiązek, ale żeby była to też fajna przygoda. I właśnie w czasie projektu chcemy wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracować takie fajne, innowacyjne, ciekawe metody, które będziemy stosować w przyszłości.